Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jest po południu, gdzieś około 17:00 i teraz zrobiło się dosyć fajnie. Cały dzień dzisiaj był tak parny, że już zdawało się, że człowiek się całkowicie w tej parówie ugotuje. Rano szła burza, szła druga, ale poszło gdzieś bokiem, tutaj tylko troszeczkę popadało. Teraz zerwał się wiatr, no i dzięki temu, że ten wiaterek taki powiewa, no to idzie jakoś funkcjonować. Tutaj miałam kapustę na ogrodzie. Jej żeśmy się już tutaj pozbyli. Ona w ogóle tutaj wygniła, było mokro, nic z tej kapusty nie było. No i tutaj właściwie już sieję fasolę. I też często pytacie, co o tej porze można jeszcze posiać. Czy w ogóle coś w połowie, po połowie lipca jeszcze można wysiewać, żeby zdążyć zebrać przed zimą. Jak najbardziej można jeszcze wysiewać. Można wysiać fasolę, koperek, żeby był taki świeżutki, młodziutki, rzodkiewkę, sałatę, marchewkę, buraczki. To wszystko śmiało jeszcze można wysiewać i zdążycie zebrać. No chyba, że ten rok jest tak nieprzewidywalny. Lato mamy, jakie mamy, praktycznie tropikalne. Wszystko jest o miesiąc wcześniej. Dzisiaj nawet żeśmy z Edziem jechali tam na sąsiedniej wiosce, gdzie rośnie nawłoć. I nawłoć już zaczyna kwitnąć. To jest miesiąc wcześniej. Nawłoć zawsze kwitła około 10 sierpnia, w sierpniu, a nie teraz w lipcu. A ona już zaczyna kwitnąć. Maliny jesienne, które owocować zaczynały mi w sierpniu, też już owocują, jest wszystko miesiąc wcześniej. I może być tak, że ostatnie lata, zimy mieliśmy takie bardziej późno jesienne, tu przynajmniej u nas na zachodzie mrozów jako takich nie było, spadały tam kilka stopni poniżej zera i to było wszystko. A w tym roku może nam tak dosolić, że nie będziemy się nawet spodziewać, kiedy i jak. Może ta zima przyjść szybko i może ona być bardzo ostra, bo przyroda naprawdę daje sygnały i te sygnały są takie, powiem Wam, dziwne. No ja tak obserwuję tutaj zachowania właśnie roślin, zachowania ptaków. 2 dni temu gęsi leciały, to też jest szybko, no chyba, że one się przemieszczają z miejsca na miejsce, no to okej. Ale te migracje troszeczkę są za szybko, przynajmniej o miesiąc. Nawet zwróciłam uwagę, że jaskółki szybciej w tym roku z gniazda wychodzą. Pierwszy lęk wyszedł o dobre dwa tygodnie prędzej jak po inne lata. Także no tutaj, kurczę, sygnały są wysyłane i jeżeli ta zima przyjdzie szybko, no to niestety nam pomarznie, ale jeżeli byłaby taka jak po ostatnie lata, jak normalna, to śmiało zdążycie to zebrać. W zeszłym roku osobiście wysiewałam marchew, buraczki, koperek, nawet i fasolę w sierpniu, na początku sierpnia. Już teraz nie pamiętam, który to był, pierwszy, drugi czy trzeci. I doczekałam się jeszcze zbioru plonów, buraki. Nie były duże, ale były takie idealne do słoiczków. Wybierałam je i na bieżąco przerabiałam. Nawet te takie silniejsze, bardziej dominujące, urosły na normalne buraczki, które można było przerabiać na ćwikłe, czy nawet pozyskać na przechowanie zimowe. I bardzo ładnie one mi się przechowywały, a że tutaj no, były przymrozki, co prawda w granicach -1, ale te buraczki w ogóle nie zmarzły i ja je kopałam chyba do grudnia na barszcz czy na surówki. Jeżeli będziecie chcieli wysiać fasolę, to dobrze jest ją namoczyć na kilka godzin. Ona spęcznieje i przyspieszy swoje wschody. Jeżeli wrzuci się ją do ziemi suchą, to ona będzie dopiero musiała napęcznieć. Warunki macie różne. W niektórych regionach kraju jest bardzo sucho, więc ona będzie bardzo ciężko wschodziła, a tak jak ją się namoczy, no to te wschody będą o kilka dni przyspieszone, a co za tym idzie, no prędzej będzie plon.
i to nawet przyspieszy o około tydzień czasu. Także tutaj warto jest namoczyć nasiona fasoli, czy chociażby nawet rzodkiewkę też ją można wcześniej namoczyć, no później wysiew do łatwych nie należy, ale można siać pojedynczo ziarenka i jak się chce, to się wszystko może. Fasole jak wysiewam, to zawsze wrzucam sobie po 3 ziarnka i dociskam ją. Dociskam po to, aby przerwać parowanie. I ona wtedy bardzo ładnie wschodzi. Tutaj u mnie wilgoci ma dosyć sporo. No jeszcze głoszą deszcz na dzisiaj, na noc, na jutro. Także jak deszcz przejdzie, to ona tutaj będzie piorunująco, w piorunującym tempie wschodzić. Fasola już wysiałam. Teraz wysiewam rzodkiewkę. Za chwilkę wysieję sobie jeszcze koperek, też na taki późniejszy zbiór. Młody koper, w ogóle warzywa wysiewane późno i zbierane jesienią, one mają całkiem inny aromat, całkiem inny smak, zapach niż te takie wysiewane wiosną. Dlaczego? Dlatego, że wiosną jak je wysiejemy, one dojrzewają w lecie, zbieramy je w lecie, w pełni słońca, w pełni lata, gdzie to wszystko jest nagrzane, często brakuje wilgoci, brakuje chłodnego powietrza i takiego takiego wentylowania wśród tych roślin. I one mają taki posmak spalony słońcem, wypieczony, suchy. A jesienią już tej wilgoci jest więcej. Nawet jeżeli deszcze nie padają, no to powietrze jest bardziej takie chłodne, wilgotne i te warzywa są takie rześkie, jędrne, soczyste. I powiem uczciwie, że chyba bardziej właśnie wolę te takie jesienne koperki, natki pietruszek czy czegokolwiek niż te letnie. Lepiej one smakują, całkiem inaczej one smakują, są bardziej aromatyczne. Nawet ta fasola ma całkiem inny smak. Jesienna jest taka bardziej delikatna, soczysta i niezwykle aromatyczna. Fasola mi się w ogóle kojarzy, wiecie z czym? Z Ameryką, Indianami i złotem. Ktoś może spyta się dlaczego? Dlatego, że jak w Ameryce byli rdzenni, była rdzenna ludność, czyli Indianie, później zaczęła się masowa ekspansja białych, zasiedlanie białą ludnością terenów Ameryki, wysiedlanie, mordowanie, rzeź Indian, no i poszukiwanie złota. To właśnie między innymi złoto sprawiło, że taka ekspansja białych na Amerykę się rozszerzyła. I co było najtańszym jedzeniem? Fasola. Oni ją przewozili w workach, w puszkach, jak się tylko dało i tą fasolę jedli. Dlatego fasolę, że ona była najtańsza, a niezwykle sycąca. I właśnie takie mam skojarzenia z fasolą. Tam na ogrodzie, na polu, to co miałam zaplanowane do wysiania, to już sobie powysiewałam i teraz jeszcze będę wysiewać kwiaty, ale chyba też pojadę tam na pole, bo tutaj przeszłam, obeszłam i okazuje się, że nie mam gdzie wysiać tych kwiatków. A to już jest ten czas, żeby zacząć wysiewać kwiaty dwuletnie i wieloletnie. One do zimy wykiełkują, ukorzenią się, zrobi się taka ładna sadzoneczka i na przyszły rok będą już ładnie kwitły. My kupujemy bardzo dużo bratków, mama uwielbia bratki, ja też, bo są to jedne z takich wcześniejszych kwiatów i dosyć wdzięcznie wyglądają później przed domami. One nie boją się tak przymrozków, no i dlatego u nas też się w ogrodzie pojawiają. Kupujemy duże ich ilości, no i tak w tym roku pomyślałam, że wysieję sobie sama. Zaoszczędzę w ten sposób dosyć sporo wydatków i nasiona mam.
Chęci mam, doniczki mam, tylko jeszcze nie mam szklarni, ale też planujemy zakupić kolejną szklarnię, właśnie między innymi po to, żebym mogła wysiewać i sama uprawiać sobie kwiaty. Też już przejrzałam internet, mam na oku upatrzone nasiona begonii, zwisającej begonii lodowej i te begonie będę chciała wysiewać, ale to dopiero w grudniu, w styczniu takie nasionka się wysiewa. Zrobię rozsadę w domu na parapetach i później gdzieś w marcu wyniosę sobie do szklarni, będę ją ogrzewała i może uda mi się wyhodować własne begonie, takie zwisające, czy chociażby nawet te lodowe. No też podobają mi się dragony, bo są one ładne, wdzięczne. No i teraz te nowe, które weszły, solenia, one fajnie sprawdzają się na stanowisko słoneczne. No i tutaj mi się spodobały, mam je co prawda pierwszy rok, ale już widzę plusy i zalety tych begonii. One nie boją się tak słońca jak te zwykłe, no i będę chciała właśnie spróbować je uprawić. Tak samo i te brateczki powysiewam i później, jak one już we wrześniu będą takie na kilka centymetrów, powysadzam sobie do doniczek i na zimę wniosę do szklarni, o ile już ją będę miała, a jeżeli nie uda mi się tej szklarni zakupić, no to tutaj w tej albo w tunelu foliowym, no to zobaczę później, nawet jeżeli mi to jakoś jeszcze nie wypali w tym roku z tymi moimi planami, to nakryję sobie agrowłókniną i też będzie, bo bratek nie jest jakoś tam super wymagającą rośliną, super wymagającym kwiatem. No i wiecie co jeszcze? Malwy. Malwy, co prawda tutaj dostałam na razie tylko czarną, bo innych nasion jeszcze nie ma. Będę chciała kupić takie wielokolorowe, no mieszankę kolorów, bądź też pełne może by mi się udało kupić. I jest to malwa. Malwa jest takim kwiatem, który mi się bardzo kojarzy z babcią, z drewnianymi polskimi domami i takimi prawdziwymi starymi ogródkami, gdzie przed oknami rosły malwy, nawet w malarstwie one często się przewijały, w piosenkach dom w malwy malowany. No i taki niby zwykły kwiat, niepozorny, a jednak ma w sobie tyle piękna. No i tutaj też tak trzeba powiedzieć prawdę, że mając tych kilka czy kilkanaście lat, jakoś tak nie dostrzegałam piękna tych kwiatów. Rosły sobie tam jakieś habazie w ogródku, no pomagałam przy nich robić, ale jakiegoś takiego uroku w tych kwiatach nie widziałam, nie miały one dla mnie większego znaczenia. To chyba przychodzi tak naprawdę z czasem, z wiekiem, jak dorastamy, wracamy do wspomnień i tęsknimy za tymi czasami naszego dzieciństwa. Wtedy te kwiaty nabierają takiego innego wymiaru, innego obrazu w naszej pamięci i całkowicie inaczej je postrzegamy. Tutaj mam posadzoną malwę pełną. Kupiłam w tym roku, teraz jakoś chyba 2 tygodnie temu w donicy i wysadziłam. I tak, wiecie co, od 3 lat kupuję sobie malwy w donicach, wysadzam, niby one mają być wieloletnie, stałe, wysadzam, one przekwitną, gdzieś usychają, no naturalny proces, że one usychają i na drugi rok jeszcze przez 3 lata żadna mi nie wypuściła i teraz w tym roku też się skusiłam. Kupiłam tą malwę, ale widzę, że to nie jest to, że z tego raczej nic nie będzie, dlatego kupiłam sobie nasiona, wysieję te nasiona i później je przesadzę, bo malwę można przesadzać, przepikować na jesieni i ona wiosną będzie kwitła, ale zdecydowanie lepiej jest, z tego co ja jeszcze pamiętam sprzed dobrych 10 lat, bo gdzieś
około tyle lat już malw u mnie nie ma, ale jak mama wysiewała, to zdecydowanie piękniej rosną te, które wysieje się od razu na miejsce stałe. Nie przesadza się ich. One tak nie chorują, nie cierpią. Jednak malwa nie do końca lubi przesadzanie. Jeżeli ktoś będzie chciał wysiać właśnie sobie malwę, to od razu zaplanujcie na miejsce stałe, żeby ją nie przesadzać, bo no z tego, co ja już ze swoich takich obserwacji kiedyś, jak jeszcze te malwy u mnie żeśmy wysiewali, to właśnie one gorzej później kwitną, często niestety padną po przesadzeniu i wiem, że mama zawsze wysiewała od razu na miejsce stałe. Tak zrobię też i ja. Upatrzę sobie, gdzie chcę te malwy mieć, gdzie chciałabym, żeby one były, bo to też one muszą chcieć mi wykiełkować. To nie jest tak, że ja sobie chcę i tutaj macie rosnąć. Nie, ja tu tylko sobie mogę zaplanować. No i upatrzę gdzie, poposiewam, no i będę czekać efektu. Jak wzejdą, no to już będzie połowa sukcesu, bo jeżeli wzejdą, to i prawdopodobnie na przyszły rok zakwitną. Także polecam Wam wysiewanie kwiatów, jeżeli tylko macie możliwość robić sobie samemu rozsadę, bo to chyba tak naprawdę nawet daje więcej takiej satysfakcji, jest przyjemniejsze, jeżeli sami coś od nasionka wyhodujemy. Mam nadzieję, że mi się uda samej wyhodować bratki, no i te malwy i oczywiście begonie. No zobaczymy, co tutaj los da Wam. Również życzę, żeby Wam się udało, udawało i żeby cieszyło Wasze oczy. Na dzień dzisiejszy to będzie tyle. Tak patrzę, że coś tutaj się pogoda znowu zmienia. Kto wie, jaka jutro będzie, zobaczymy. Tam na ogrodzie na dzisiaj już mam koniec pracy, ale jeszcze tutaj czeka mnie podlewanie, bo o ile tam jest mokro, że nie muszę podlewać, tak tutaj no niestety jest sucho w szklarni, w tunelu, no i koło szklarni też tutaj trzeba popodlewać, więc zabieram się za robotę. A Wam życzę radości, uśmiechu i takiego zadowolenia na co dzień, ze wszystkiego, dosłownie ze wszystkiego, bo nigdy tak naprawdę nie wiemy, co nam przyniesie jutro. Do następnego!